Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na taki luźny, pogadankowy film dotyczący mody, a dokładnie trendów na wiosnę 2001, jeśli chodzi o nasze ciuszki i nie tylko. Myślę, że ten film będzie zdecydowanie dla pań, mimo tego, że panowie są również tutaj na moim kanale, ale wybaczcie, będę zwracała się już tak kierunkowo do pań oglądających ten właśnie filmik. Moje drogie panie, 1 lutego otworzyły się znowu galerie handlowe. Ale 1 lutego to był też taki wyjątkowy dzień, ponieważ akurat 1 lutego mój Massimo obchodził urodziny. No i na te urodziny wypatrzył sobie już coś wcześniej, a dokładnie dres marki Adidas, i czekaliśmy, aż otworzą się galerie, żeby mógł sobie przymierzyć. Bo już raz mieliśmy taką sytuację, że zamawialiśmy dres przez internet, okazało się, że nie trafiliśmy z rozmiarem, więc stwierdziliśmy, dobra, poczekamy, jak otworzą się galerie handlowe, pojedziemy kupić właśnie ten dla niego dres. No i oczywiście się udało, ale będąc już w galerii handlowej, stwierdziłam, że wykorzystam okazję, przejdę się po niektórych moich ulubionych sklepach i zobaczę, co tam nowego się pojawiło. Czy już są jakieś nowe kolekcje, czy dalej trwają wyprzedaże, no i jakie będą te trendy na wiosnę. Jak myślicie, pierwszy sklep, do którego weszłam, to była? Zara. I wyszłam z niej z tym oto przepięknym cytrynowym sweterkiem. Ale zaraz do niego dojdziemy. Słuchajcie, przeszłam się tak właśnie po Zarze, żeby zobaczyć, co nowego. Oczywiście tam gdzieś były jeszcze resztki wyprzedaży, ale pojawiła się nowa kolekcja. Kolekcja już taka, powiedziałabym, jeszcze troszeczkę zimowa, ale już taka wiosenna. No i co w tej nowej kolekcji? Duża ilość kamizelek, przepiękne marynarki, kolor cytrynowy, kolor pastelowy niebieski, dzianinowe dresy, takie niebieskie, zielonkawe, mięta, kolor limonkowy. Powiedziałam, wow, nie, no to jest po prostu coś, co ja uwielbiam. Jak wiecie, ja uwielbiam kolory, no ale pastele to też jest coś, co lubię, na co lubię stawiać, co lubię mieć w swojej szafie. Zresztą pastele kojarzą mi się już z takim okresem letnim, taką słodkością, lekkością, i powiem wam szczerze, że mam już dosyć zimy. Chciałabym, żeby jak najszybciej przyszła ta wiosna. Wiem, że jeszcze sobie na nią trochę poczekamy. No, ale wypatrzyłam właśnie ten limonkowy sweterek. On był jeszcze dostępny w jednym innym kolorze, takim, powiedziałabym, bardziej zielonym, limonkowym, ale trochę odblaskowym. No, ale jak zobaczyłam ten, to powiedziałam, muszę go mieć. Zresztą Max był wtedy ze mną i mówi, nie, no to jest po prostu jeden z twoich ulubionych kolorów, takich właśnie wiosennych. Bierz, będziesz dobrze w nim wyglądało. A tak się dobrze składa, że ten sweterek to jest ten sam model takiego białego sweterka, który już wiele razy tutaj widzieliście na moim kanale. I też bardzo często o niego pytacie. Taki biały właśnie, z przyjemnego takiego materiału, puchowy, nieco krótki, z takim dużym golfem. No i mówię, biorę, więc dzisiaj specjalnie na potrzeby tego filmu już go sobie ubrałam, żeby wam pokazać. Zostawię wam oczywiście link do tego sweterka w opisie. No ale muszę wam powiedzieć, że zaraz na ten sezon wiosenny totalnie mnie kupiła. Podobają mi się te pastelowe kamizelki dzianinowe w różnych wzorach. Podobają mi się dalej te dzianinowe dresy, które są już kolejny sezon tak naprawdę pokazywane w kolekcjach, pojawiają się w kolekcjach modowych różnych marek. Ale właśnie te dzianinowe dresy, te kamizelki, no i te kolory, słuchajcie, przepadłam. Podoba mi się fiolet, ten jasny pastelowy fiolet, podoba mi się ta limonka. Znalazłam przepiękną marynarkę i spodnie do niej, właśnie też w kolorze takim cytrynowym, cytrynowym, powiedziałabym, bo to jest taki jasny żółty, chociaż powiem wam, że tak spoglądam sobie tutaj w pogląd i widzę, że kamera nie oddaje do końca tego koloru. On jest zdecydowanie piękniejszy na żywo niż widzicie tutaj w kamerze. Natomiast tak, cytrynowy kolor to będzie coś, co na pewno pojawi się w mojej szafie na wiosnę, i ten błękitny, ten jasny niebieski kolor to też będzie coś, co pojawi się w mojej szafie. No ale oczywiście Zara to jest jedna sprawa, przeszłam się również do Reserved, okazało się, że również w Reserved pojawiły się takie pastelowe kolory. Dalej te dzianinowe dresy, i tak się, powiem wam szczerze, zastanawiam, czy sobie też nie sprawić takiego dzianinowego dresu właśnie jakimś takim
kolorze pastelowe. Myślę, że będzie przepięknie to wyglądało. Nawet do superstarów, do jakiejś dużej, fajnej torebki albo małej torebki, w połączeniu z jakąś jeszcze dodatkową, fajną, lekką kurtką. Wypatrzyłam też na stronie internetowej pewnego sklepu przepiękny limonkowy płaszczyk na wiosnę. Zobaczycie w najnowszym holu. Bo oczywiście nie mam go teraz, żeby Wam pokazać. Zrobiłam już zamówienie i czekam. Także spodziewajcie się, że nowy hol już z takimi inspiracjami wiosennymi pojawi się niebawem tutaj na moim kanale. No ale właśnie, Reserved. Dalej mamy te kolory pastelowe. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o trendy na wiosnę, to zwróciłam również uwagę, że dalej będzie modna ekoskóra. Rzeczy z ekoskóry. I na przykład w Reserved pojawiły się przepiękne sukienki z ekoskóry. Na stronie internetowej znajdziecie, spróbuję znaleźć dla Was link i też zostawić Wam w opisie, znajdziecie przepiękną sukienkę właśnie z ekoskóry w takim limonkowym kolorze. No coś przepięknego. Nie widziałam jej dostępnej stacjonarnie. Być może jest to tylko wersja online, więc trzeba sprawdzać, ale tak jak mówię, dalej te rzeczy takie właśnie z ekoskóry będą modne na wiosnę. Zarówno spodnie, pojawiło się też dużo fajnych koszul, marynarek. W Zarze widziałam marynarkę z ekoskóry czarną, chociaż ja czarny kolor staram się gdzieś tam z boku trzymać. Może nie na wiosnę, ale pojawiła się rzeczywiście w nowej kolekcji. Bardzo ładna, powiem Wam, bardzo ładnie wykonana, z przepięknymi guzikami. Taka klasyczna, standardowa czarna marynarka, ale właśnie z tej ekoskóry. No i te kamizelki. Słuchajcie, ja już jakiś czas temu kupiłam sobie taką kamizelkę, którą mam w swojej szafie. Już ją widzieliście parę razy na moim kanale, zresztą też na zdjęciach na Instagramie. I to jest kamizelka z mango, bo też czasami pytacie, ale ona, tak jak mówię, ma już kilka sezonów. No i okazuje się, że teraz na wiosnę dalej będą modne takie kamizelki dzianinowe. Kamizelki zarówno takie proste krojem, jak widzicie, ale na przykład też takie, które mają golf, albo taki nieco dłuższy rękawek, krótsze, dłuższe, w warkocze, w serek. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. A ja lubię takie kamizelki, bo to jest fajne rozwiązanie, kiedy na przykład chcecie założyć cieńką bluzeczkę, wiecie, taką z wiskozy, jakąś taką bardzo delikatną bluzeczkę i żeby Wam było cieplej, wtedy możecie sobie założyć taką właśnie na to kamizelkę i też bardzo fajnie będzie wyglądało. Już nie wspominając o klasycznej białej koszuli. Wyciągacie sobie na przykład tutaj na zewnątrz kołnierzyk, biała koszula, taka kamizelka, wyglądacie klasycznie, przepięknie, do tego jakieś dodatki, na przykład apaszka albo piękna broszka, no coś wspaniałego. Więc te kamizelki jak najbardziej tak, jedną już mam, ale będę mieć ich kilka. I zastanawiam się nad tym jeszcze, na jakie kolory postawić, ale chciałabym właśnie jakąś taką w błękicie. Natomiast w Reserved widziałam też inne fajne kamizelki dzianinowe, ale już w takie, powiedziałabym, w kroju bardziej marynarki, bez rękawów. Czyli mamy tutaj prosty krój, gdzieś zawiązywana paskiem w talii, bez żadnych guzików, bez żadnych udziwnień. Bardzo fajne dzianinowe kamizelki, które też są fajnym rozwiązaniem na wiosnę. Nawet powiedziałabym na taką późniejszą wiosnę, kiedy możecie założyć na siebie zwykły t-shirt i zamiast zakładać jakiś gruby sweter, to założyć sobie na przykład taką kamizelkę. Na koszulę, na te bluzeczki cieniutkie, nawet na golf. Będzie to naprawdę bardzo fajne połączenie. Także jeśli chodzi o te trendy, no takie odzieżowe, to muszę Wam powiedzieć, że ja jestem na tak. Podoba mi się to, co pojawiło się w sprzedaży, co pojawia się w nowych kolekcjach. Zwróciłam również uwagę na to, że będzie znowu modny jeans i to też jasny jeans. I to taki, nawet bym powiedziała, total look, czyli kombinezony, znowu jeansowe spodnie, jeansowa kurtka, jakaś taka katana. Też bardzo wiele sklepów internetowych, już nawet nie chodzi o Reserved, czy o sklep Zara, czy o H&M, ale pojawiły się na przykład w takich sklepach jak Candytem, eShopper, iFriko i wiele, wiele innych. Także ja nie mam, słuchajcie, w swojej szafie żadnej jeansowej kurtki i zwłaszcza taki w jasnym kolorze i zastanawiam się, czy też przypadkiem na taką kurtkę nie postawić. Jeśli chodzi o buty, no właśnie, buty. Teraz tak, i tak i nie, jeśli chodzi o trendy na wiosnę. Zauważyłam,
że dalej modny jest ten trend buta podobnego do skarpety. Czyli wiecie, taki no, skarpetowy but dzianinowy, na przykład na szpilce i nosek, ostry nosek. No nie, to do mnie kompletnie nie przypada. Takie buty to wiecie, to nie ja. Inny trend, jeśli chodzi o buty, które dalej się utrzymuje, to buty takie, słuchajcie, proste na górze, ale na dole mają taką udziwnioną traperową podeszwę. W ogóle dalej będą lansowane, jak to się mówi, traperki, botki, wiązane i nie tylko, ale z tego co zauważyłam, buty też w jasnych odcieniach, w kremowych, beżowych, białych, będą modne oczywiście na wiosnę. Czy ja coś takiego sobie kupię? Nie wiem. Cały czas się zastanawiam, bo powiem wam, że jakoś nie mogę się przekonać za bardzo do tej podeszwy. Mam wrażenie, że jak oglądam zdjęcia dziewczyn gdzieś na Instagramie, to wydaje mi się, że one mają taką, no wybaczcie, że to powiem, ale taką wielką stopę w tych butach. I dlatego zastanawiam się, czy ja w ogóle będę w takich butach dobrze się czuła, czy będę w nich wyglądała. Muszę jeszcze przymierzyć, muszę jeszcze popatrzeć, jak to wygląda, ale na pewno takie buty znajdziecie w Zarze, znajdziecie w Reserved, znajdziecie w Mango. Także myślę, że kojarzycie, o co mi tutaj chodzi. Ale powiem wam, że jeśli chodzi o włoskie marki, to tak poprzeglądałam sobie strony na przykład Pinko, Liu Jo, Patrycja Pepe. I tutaj znowu też będą pastele, ale widzę, że marki postawiły na kolory i na mieszanie tych kolorów pastelowych z takimi mocniejszymi odcieniami. Ostatnio w moim holu pokazywałam wam Ramoneskę i Kozaki w takim przepięknym zielonym odcieniu i okazuje się, że Pinko na przykład fajnie łączy je z takimi innymi odcieniami, o jak na przykład taki limonkowy, cytrynowy sweterek w połączeniu z taką zielenią. Powiem wam, że nawet bardzo mi się to podoba i myślę, że to też będzie fajne połączenie, jeśli chodzi o takie wiosenne kolekcje. No oczywiście torebki Pinko, najnowsza kolekcja, te wszystkie miętowe modele, coś pięknego, ale ja nie planuję zakupu torebki w odcieniu miętowym. Miałam już kiedyś taką, totalnie mi się nie sprawdziła. To jest torebka, powiem wam, taka na jeden sezon, bo nie wiadomo jak to będzie latem. Czy dalej będą te trendy wiosenne się utrzymywać i ten kolor miętowy na przykład będzie dalej popularny, chociaż ta mięta wraca co jakiś czas. No ale ja jakoś nie jestem przekonana do torebki w odcieniu miętowym. Rozgadałam się troszeczkę, ale widzicie, że jestem nieco podekscytowana, jeśli chodzi o właśnie te trendy wiosenne, bo podobają mi się te kolory, czyli ten fiolet jasny, ten cytrynowy, limonkowy, ten błękitny. Podoba mi się to, że jest tak dużo tych kamizelek różnego rodzaju. Podoba mi się to, że dalej są proponowane te dzianinowe dresy, które są niesamowicie wygodne i można je komponować w różne sposób. Co do butów, zobaczymy. Co do torebek, zobaczymy jeszcze. Jakoś nie planuję, powiem wam, wielkiego zakupu butów czy torebek w najbliższym czasie, no ale na pewno coś z tych nowych kolekcji pojawi się u mnie w szafie i jak tylko zbiorę wszystko, jak to się mówi, do kupy, to oczywiście pojawi się też nowy haul. Moi drodzy, to myślę, że będzie tyle, jeśli chodzi o film pogadankowy, taki niedługi, ale chciałam wam powiedzieć, przekazać mniej więcej to, co aktualnie mi się podoba, o czym myślę, co chciałabym, żeby znalazło się w mojej szafie na wiosnę, bo czasami mnie dopytujecie, czasami gdzieś tam w komentarzach pod filmami czytam, że dopytujecie, co myślę na temat tych nowych trendów. Ja nie jestem osobą, która idzie bardzo z modą, jak już też wiecie. Mam swój styl, gdzieś tam coś zmieniam, czasem kupuję z tego, co pojawia się modne. Nie zawsze to, co jest lansowane w trendach na wiosnę, na zimę, czy na jesień, czy na lato, mi się podoba, dlatego też nie jestem taką, jak to się mówi, fashion victim, ale czasami coś tam w moje oko wpadnie i tak na pewno będzie teraz, także szykują się, moje drogie panie, zakupki, już nie mogę się doczekać, nie wiem czy online, nie wiem czy stacjonalnie, ale na pewno się szykują. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym dzisiejszym filmem, co wam się podoba z najnowszych trendów na wiosnę, czy coś planujecie sobie kupić, co myślicie o tym, co pojawiło się w najnowszych kolekcjach. Może was coś przekonuje, albo was też nie przekonuje. Dajcie koniecznie znać, mam nadzieję, że wywiąże się jakaś fajna dyskusja i porozmawiamy sobie o tym, co w trawie, co w modzie piszczy na najbliższy sezon. A tymczasem żegnam się bardzo serdecznie z wami. Trzymajcie się cieplutko. Ściskam was, buziaki. Pa!